Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj tutaj rozpoczynamy, inaugurujemy filmowanie przylotów gołębi w czasie sezonu gołębi dorosłych, a zaczynamy to od oddziału 063 Kościerzyna, a jesteśmy u kolegi Romana Edla. Kolega tutaj jest po prawej stronie i kolega Puzdrowski, który przyjechał odwiedzić kolegę, a jest z oddziału sąsiedniego 078 Kartuzy Żukowo. W Kartuzach też będziemy, bo tam kolega Drawc ma gołębie nasze, które tutaj z ligi mamy. I tutaj Romana gołębie też mamy. Tutaj dzisiaj właśnie zabieraliśmy karty. Zobaczmy 41 sztuk gołębi młodych, które kolega Roman nam tutaj udostępnił, przekazał na ligę. Są to gołębie, które wysłaliśmy tutaj do 6-7 oddziałów, tam po 5 sztuk, po 7, po 8, tam różnie wyszło. I to są gołębie, które młode, które będą lotowane tutaj w ramach ligi w tych oddziałach. Tutaj jeszcze tylko pokażmy, przypomnijmy sylwetkę kolegi Romana Edla. Kolega Roman to jest hodowca, który w zeszłym roku w kategorii GMP miał 4. miejsce w Polsce, czyli był pierwszym przodownikiem, tak Roman? Jakie jeszcze sukcesy miałeś? No i zrobił się sukces taki, że 9. bodajże przodownik WA i 21. w Polsce w C. W C, a to były najlepsze sukcesy, które do tej pory miałeś? Do tej też były? Do tej... A wcześniej powiedz jeszcze, jakie tam odnosiłeś sukcesy? Że to nie jest tak, że tylko pierwszy raz się takie coś pojawiło, ale też było zawsze w czołówce. Było w oddziale, tak przeważnie tam w czołówce, tam w tej piątce się tam utrzymuje, nie? Utrzymywało się w kategoriach tam, bo takie te podwórkowe, jak ja tam mówię, pierwsza piątka, to biorę to lejtowo, nie? Wolę kategorie jak coś takiego. No, ale w okręgu też bardzo wysoko przecież. W okręgu wziąłem praktycznie też bardzo dużo. Ty chyba tam było dużo twoich gołębi. Po prostu z okręgu chyba 7 tak. zdobyłem. Tam jeszcze były Zdzisława Lademana gołębie, wyniki miał dobre, tak, miał Adam tak. Bank. Tomak Wicznik, właśnie. Karek Brzeziński, bardzo dobry wynik. Bo powiedzmy właśnie, bo w tym oddziale, którym lotujesz, to jeszcze takie nazwiska jak właśnie Arek Brzeziński, Tomasz Wicznik są. Jacy jeszcze hodowcy? Marek Benon dobrze leci tak. W tej chwili tutaj. Pokazuje się już Bagulski Rajmut, też młody hodowca, już zaczyna tam pukać, jak to się mówi, do tej czołówki. Mhm. Janusz Rogacki na ten, no i wielu innych, nie? Ale to takie jest 90% już takie się normuje tej takiej. Czołówki. Czołówki, jak to się mówi, nie? Dobrze, powiedzmy teraz tak, gołębie hodujesz tutaj od wielu lat już? Czy to jest tutaj jakaś... gołębie mam od 95 roku. Ale wcześniej już też hodowałeś gdzie indziej? Miałem u brata, po prostu mieszkałem w bloku i miałem u brata na działce, nie? Tak, czyli od kiedy lotujesz? Od 95 tutaj, ale wcześniej lotowałeś? Od 87 w związku, nie? Mhm. Tutaj ale... gołębie, na których bazujesz, to są gołębie z jakich hodowli pochodzące? Czy od kogo? To są twoje stare linie jakieś? Powiem tak, 99% gołębi, które... są na gołębniku, to jest Odarka Brzezińskiego. Odarka Brzezińskiego, czyli to są tam, wiemy, Gino Klika tam są, ja tak, tylko przypomnę, tam Vandenabele, Greg Rockets. W rodowodach tak się nie przewracam, tylko tak jak kolega tutaj Arek mi użyczy, po prostu współpracujemy, nie płacę mu za gołębie, to muszę powiedzieć i podziękować jemu za taki materiał jak jest, że doszło do takiego sukcesu, nie? No ale powiedzmy, Arek Brzeziński to w zeszłym roku miał tytuł mistrza świata w kategorii gołębi młodych na wspólnym gołębniku tam w Serbii, tak? Tak, jego gołąb wygrał. Wygrał, który sprezentował go, a teraz tam kręcą, że to nie od Arka, nie? I tam wiadomo. No to ktoś będzie. Chciał zrobić sukces, ale nie udało to się, nie? No. Także gołąb był od Arka, typowo od Arka z gołębnika. Oczywiście. Młody na obrące 063. Dlatego tutaj te gołębie możemy sobie zobaczyć. Od Arka też będziemy mieli gołębie do ligi. Tutaj teraz dzisiaj tutaj macie lot. Dzisiaj macie lot tutaj pierwszy w oddziale. To jest lot z jakiego dystansu? Czepinek, czyli około 130 km. 130 km. Mamy teraz godzinę gdzieś chyba 9 z hakiem jest. Dobrze. O, pieska już tutaj kolega Roman żonie przekazał, także szczekania nie będzie. Będzie. Możemy dalej kontynuować naszą rozmowę. Powiedz, lecicie teraz, tak jak przypomnijmy, z miejscowości Czaplinek, około 130 km. Godzina wypuszczenia 8:10, teraz mamy 9, ile jest mniej więcej? 15, także będziemy tutaj pomału patrzeć, ale mamy możliwość sobie właśnie teraz porozmawiać jeszcze o gołębiach. Powiedz, ty metodą jaką lotujesz, jeżeli chodzi o gołębie dorosłe? Po prostu dowieństwem, typowo dowieństwem, nie? Ale totalnie, samiczki też lecą. Samiczki, sam to wszystko ładuje, nie? Te gołębie, które się u ciebie najlepiej sprawdzają, jak miałeś na przykład w zeszłym roku, to które to były w tej drużynie na przykład do GMP? To jakie to były? Samce, samice? Różnie. I samiczki, i samce, bo był taki lot Neubrandenburg, Eberswalde i maraton, także trzeba było zrobić dwie drużyny. To i roczne robiły i ten. Ale dużo w ubiegłym roku z pary właśnie od Arka, które były gołębie. Dwa z okręgu w reprezentacji Polski to samiczka i samczyk niedoroczne i typowo z Arka gołębi, nie? Mhm. Typowo na ten, nie? Także te roczne były obstawiane, tylko nie na maratony, a tak na każdy lot
Te były w dziesiątce, nie? Tutaj przed tymi lotami, tym pierwszym lotem, ile treningów wykonałeś gołębi młodych? Cztery. To były dalekie dystanse jakieś tutaj? Nie, najdalej byliśmy z Zarkiem, jak oczywiście. No bo kabinę widziałem, Arka, tutaj jedziemy, na posesji u ciebie. Jeździmy razem i ja tylko powiem tak, Arek jest wojskowym, to ma trochę utrudnione, bo niekiedy jak pójdzie na służbę, to no właśnie chciałem powiedzieć, bo z nim rozmawiałem, to po prostu nie może sobie pozwolić na to, żeby tak się zwolnić i no, podejrzewam, tak że wtedy właśnie wam jest lepiej trenować wspólnie. Tak jest, służba czeka, jak to się mówi. Oczywiście. I ten, no i po prostu byliśmy, najdalej byliśmy 20 km przed Szczecinem, 80 km mieliśmy. Jakieś duże straty były na tych treningach? Nie, 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 nie. Nie. Co więcej, to więcej jastrząb wybił mi tutaj jak ten, jak na treningach. Teraz tutaj drużynę, którą zgłosiłeś do gołębi dorosłych w tym sezonie, to jaka to ilość była tych gołębi na tej liście? Zgłosiłem 117 gołębi, dzisiaj włożyłem 111. Nie? 111. 6 stąd to straty były, czy jakieś zostawiłeś? Nie, wszystko poszło. Z gołębik spotnięty, wszystko poszło. Wszystko poszło? Biura nie ma. Dobrze. Jak to się mówi na ten, no po prostu trzeba zacząć od początku. Nie? Od początku. Od początku. Dobrze, to ja liczę, że wygrasz teraz, bo hodowca zawsze ma tą przed tym lotem, że... Nie, bo to każą bić mistrza zawsze. No zawsze, no tak, każdy... Dać mistrza, każdy, jak to się mówi, każdy w ten sposób myśli to, nie? No. No. Jakoś specjalnie tutaj przygotowujesz suplementację, karmy jakie używasz? Karmy MDM-u stosuję. Nie? MDM-u, a MDM-u. Produkty też? Nie, częściowo tam biorę z Elity takie, ale to z Elity. Tam... Elita to jest to tatka Nowaka, tak, to jest tam tak, z Prudnika. O, to on tam ma bardzo atrakcyjne produkty, fajne. I tanie. Tak, to są proporcjonalnie tanie do NN, ale są też bardzo, ja pamiętam, tatka to są produkty od 2000 bodajże drugiego, trzeciego roku, kiedy on zaczął produkować. Na początku było to 4-5 produktów, teraz ich trochę więcej jest. Jest sporo, ale ja po prostu im mniej produktów, tym lepiej. No, uważam, że w karmie jest wszystko. Mhm. W karmie jest wszystko, także w ubiegłym roku to, nie wiem, tam za 400 zł kupiłem, to starczyło stare i młode. Mhm. Także, tak. Cała hodowla teraz twoja, liczę ile gołębi? Z rozpłodem będzie około 200. Około 200 młodych? Ile masz już teraz takich, które będą przygotowujesz? Dla już? Mnie, oprócz tych, co ty wziąłeś i poszły jeszcze w świat, to zostało 25. 25 i ty taką ilością nie, to będziesz coś jeszcze miał? Nie, jeszcze będzie z rozpłodu drugi rzut. Nie? Aha, drugi rzut, czyli no, będzie tak, do... Tak, że jest 50, czyli tak, 60, 50, będzie. Aha, no to dobrze, ale będziesz miał możliwość za to popatrzeć, jak te gołębie, które my tutaj mamy, lecą, bo już mamy nawet tutaj, o właśnie u kolegi Puzdrowskiego w oddziale 078 u Darka Drawca będzie kilka gołębi. Co ciekawe, właśnie u Darka uruchomiliśmy już też, on ma akurat szczęśliwie zegar Benzing, dokupiliśmy mu tylko opcję live i już możemy sobie te gołębie, treningi, jak gołębie będą przelatywać w czasie rzeczywistym oglądać. Postaramy się też to zrobić na innych gołębnikach. No, troszeczkę jest nam utrudnione, bo nie każdy oddział, każda sekcja ma ten zegar i wtedy po prostu wymaga to dużych nakładów, gdyż to trzeba po prostu wtedy wziąć nie tylko, że sam zegar kupić, ale też matkę często, bo hodowcy nie mają. No ale akurat u Darka się tak złożyło w oddziale 078, w tej sekcji, w której on ma kartuzy chyba sekcja, kartuzy, tak? To akurat tam mają, no widzisz, no. Tutaj, a przy okazji jak jesteśmy, to kolega powie, jak tam sukcesy u kolegi są. No tam były od 2016, tak przez 3 lata dosyć sporo było. Mhm. Było w okręgu i był 204 w Polsce, byłem z maratonu. Tam kategoria B wygrana w okręgu kategoria C. No, tak co roku było. Nie? Dzisiaj, sobie pozwoliłeś, dzisiaj sobie pozwoliłeś przyjechać, bo po prostu powiemy, w oddziale 078 kartuzy Żukowo loty się zaczynają dopiero za tydzień. Tak, za tydzień. W niedzielę, tak? Też mają planowane. No niestety akurat za tydzień nie będę, bo będę dzisiaj musiał spędzić ten weekend i kolejne ileś dni, ale to nie ma problemu. Tam nieraz Darka na pewno odwiedzimy i będziemy na później, jak na listy patrzeć, to będziemy pewnie nazwisko Puzdrowski oglądać. Sam lotujesz, czy ktoś ci pomaga jeszcze? Znaczy się, myśmy w tandemie Natalii. To jak tam, jakie to są imiona? Jakie tam szukać trzeba? Imię, jakie tam Czesław. Czesław i drugi, i Mirosław. I razem tak, latacie jako drużynę? Nie, teraz już jesteśmy osobno. No bo mi się tak zdawało, że właśnie widziałem. Ja prawie zabrane na trening bratu też gołębie i chciałem. No. Rozumiem, dobrze. No nic, będziemy czekać czas. Tutaj na te gołębie to u kolegi Romana. Roman, czy możemy pokazać coś w gołębnikach? To jest pusto, ale. To właśnie pokażemy, jak u ciebie te gołębniki wyglądają. O, tu mamy, popatrzmy. Gołębnik u kolegi Romana, kolega już tam na nas czeka. Zobaczmy, to jest bardzo blisko domu. Dom tutaj jest ileś kilka metrów tylko od wlotów. Tu widzę, kolega ma anteny systemu Benzing i macie Life'a też, widzę. I tutaj zobaczmy, o, tak wygląda M3 w akcji. Tutaj jest powieszony on. I tak wygląda też wnętrze u kolegi Romana. No nie jest to światowa. Da tam światowa, ale rusz jest, klasa. Bardzo fajna atmosfera, nie ma dużego zapylenia żadnego. Jest miejsce tutaj po prostu. Ale widzę, tam masz tak zrobione, że tam z tyłu masz przelot, żeby wentylacja była. Jakoś, żeby to tam... To tutaj też u dołu są, tak, czyli jest naturalna cyrkulacja powietrza.
Na tym. O, tutaj masz wszystkie te gołębie do lotu, czy jeszcze masz obok też gdzieś? Tutaj nie. Są cele gniazdowe, samczyki w tej chwili przysiadują. Samczyki, aha. Samiczki przysiadują tutaj obok. Obok? Na tym, tu samiczki po przylocie będą rozdzielone i tu odpoczywają. Tu są samiczki. Czyli one przylatują, przechodzą tutaj samice, tak, przeganiasz. Dużo, długo im pozwalasz tutaj siedzieć razem? Zależy od jak to się mówi, czasu. Zależy jak czas jest i ten, ale z godzinkę, dwie i max. Aha. I uciekają do siebie. Nie? Dobrze. Tu widzimy, tak wygląda. Tutaj zaraz jakieś wczoraj zabrałeś, to dzisiaj sprzątałeś czy wczoraj? Wczoraj. Wczoraj. Wczoraj szybciej. A ktoś ci pomaga, czy sam robisz wszystko? Te prace to ja sam. Sam wszystko robisz, dobrze. Jeszcze żona pomoże tam przy oblotach ewentualnie karmę wsypać na ten, ale dzieciaki nie trzymają się tego. Nie. No, nie, no to tak się często hodowców zdarza. Zobaczmy, przy okazji pokażmy jak wygląda tutaj niebo. Zobaczmy, mamy, wiatru nie ma za dużego dzisiaj. W miejscu wypuszczenia była ładna pogoda chyba też, nie? I dobrze odeszły, dobrze. Z tego miejsca co puszczaliście, dużo jeszcze innych oddziałów puszczało? Bydgoszcz. Aha. Tu popatrzmy, tak jest niebo, dzisiaj nie ma dużego zachmurzenia. Za plecami mamy... Jak tak przyleca, tak jak odeszły, to będzie super lot. To będzie super lot, zobaczymy. Ty masz gołębik położony tutaj w oddziale bliżej, dalej? Jeden z bliższych. Przepraszam, Radek, troszeczkę ciszej, sekunda. Jeden z bliższych gołębników jest. No tam wiadomo, mali będą ma Lubiana, Kodny. Tak, no. Mają bliżej, ale na Kościerzynie to jest jeden z... Jeden z bliższych. No, Arek jest też niedaleko tutaj w sumie. Arek kilometr, muszę mieć dwie minuty, około dwóch minut. Aha. Arkowi tam chyba ojciec będzie ojciec pilnował dzisiaj, wszystkiego. No. Ojciec, Arek w pracy. No to niestety właśnie. Dobra, będziemy czekać wtedy na te gołębie. A młode właśnie. No ja tu miałem 41 młodych, my wzięliśmy, no już są... Młodych jest w ogóle, tylko będzie przed sezonem lotowym, raz sprzątnięty i... Aha, to jest taka metoda. Ty tak jak te młode, to są takie jakieś specjalnie zostawiałeś, bo te numery, które ja miałem, to były wszystkie po kolei, to tak... Tutaj nie, wybierałeś? Tu są wybrane właśnie z tych, jak to ja to nazywam, z tej złotej pary. Aha, złota para to jest u ciebie który gołąb? Jakie to są gołębie? To są gołębie Arka. Ja to nazywam złotą parę, bo mam trzy, dwa były w tej reprezentacji właśnie oddziału u Arka samiczka, bo dzielę się pół na pół, jeden, mój jeden Arka. Aha. U Arka praktycznie najlepsza roczna samiczka to była z tej pary też. A pamiętasz z czego to są te gołębie? To są z Guda. Roberta z Guda, ale z jakich linii, bo Robert z Gud ma bardzo dużo różnych gołębi, on ma tam i szelęsy. Arek to mówi z Kalafiora, ale... To tam wcześniej, nie wiem, bo Arek to ma w głowie, to jest mój komputer. Ja aha, ja wiem, bo my zresztą jak chcemy zobaczyć to na stronie internetowej u nas, jest twoją też z gołębie wstawiliśmy i teraz jak Arek da nam rodowody, bo to on robi ci rodowody wszystkie, to będziemy mogli sobie zobaczyć. A na stronie internetowej nasze hodowle mamy całą tę hodowlę Arka, praktycznie zdjęć, większość gołębi, które ma u siebie zamieszczone, także sobie to można na pewno zobaczyć. Na pewno ma to złotą parę też. Aha, no, dobra. Także na razie dziękujemy i czekamy na gołębie, o której się będziemy spodziewać jeszcze z 15-20 minut, co? Jeszcze 15-20 minut. Dobra, to idziemy sobie. Siąsia, mamy piękne miejsce do filmowania, bo tutaj mówię, jest kilka metrów tylko tutaj z tarasu na gołębniki. Widok naprawdę fajny, takie idealne dla hodowców. No można powiedzieć, tylko troszeczkę jastrzębie przeszkadza. No ale to tam jest wszędzie, jak to każdemu. Kacz. Mamy pierwsze gołębie. Kacz. Która jest godzina? 43. 9:43. Są pierwsze z kierunku przyszły? Tak, z kierunku. Czesław z kierunku? Jo. Wszystko good? O, jest grupa, takie kilka, jest 10 sztuk gdzieś, coś takiego. Więcej? O, widnie, 2, 4, 6, 7, tu 8, a tu, o, siada. Kacz. I w komórce od razu widzisz? W komórce? Zaraz będziemy patrzeć. 2, 4, 6, 8 sztuk jest. Daj rower ci Darkowi strzała, jo? Teraz Arek Brzeziński, ten kilometr, on tam siedzi w wojsku, teraz na służbie pewnie. No i Romek znowu pipo wisi. Co? Robek mi znowu pipo wisi, bo zawsze muszę mu... No widzisz. Ale nam się udało, gdzie też tu ładnie zaobserwować. O, już słychać. No mam gołębie. No, słyszymy klasycznie. Tutaj jeszcze właśnie fajnie, bo Romana będziemy obserwować. My to postawamy się też pokazać te gołębie. 8 sztuk, z tego co wiem. No na raz. Tu jeszcze chyba jeden lata, nie? Nie, chyba nie. W Lubianie ma też kolega tam. Kolega, ale on wcześniej ma trochę, tak? Wszystko prędzej będzie miał. Ale jeszcze tylko powiem Lubiana, jak ktoś by chciał sprawdzić, tam jest bardzo fajna wytwórnia ceramiki takiej, tak porcelany. Porcelany. Sam jeżdżę tam kupować, bardzo ładnie. Tam jest warto kobietę zabrać, jest ogromny wybór, salon tak, piękny. I kolega Malik też, z tego co pamiętam, chyba jest byłym dyrektorem, prezesem tamtej całej firmy. O, dobrze, czekamy. Roman wejdzie, ty wejdziesz popatrzeć te gołębie tam, czy tutaj w telefonie będziemy widzieć? A,
W telefonie zobaczymy. Od razu przy okazji pokażemy system Benzing Live, jak działa. My mówię, mamy już taki też. Roman, też nam pokażemy, jak będzie tutaj latał, żebyśmy widzieli tą grupę całą. O, Roman wejdzie i będziemy wszystko. My widzieliśmy to u Romana, u Mariana Worczaka na Słowacji w zeszłym roku. Antyny, a to jest tu live na. Czekaj. Zaraz to kolega znajdzie nam. Tutaj to może w cień, Roman, przejdziemy, będziemy widzieć. Poczekaj, tutaj ja widzę. O, i zobaczmy. Weź odczytaj wszystkie, jakie tam pierwsze były numer. Pierwszy 5571 w ubiegłym roku. Z którego roku to jest roczny? 17. Roczny? To jest 17. 17. Jest od Sotora, 2, drugi 3, 4, roczny. 5, 6, 7, 8, tak? Jest samiczka, bardzo dobrze leciała, 50-19 w ubiegłym roku, 50-23 samiczka też bardzo dobrze leciała. O, następny. A ten pierwszy to z jakich gołębi to był? To jest, pierwszy to jest od... Weźmy tutaj, trzymaj się. Aczkolwiek te 8 przyszło razem, Wiczlinga. Samczyk, a samiczka była od Morela. Dobrze. Chodź. Chodź. 50-69 chyba samiczka. Dobrze, że tak. Też w ubiegłym roku w kategorii A była. Ostatnia powinna być. 59-69, tak jest, 9. Widzisz, jak pamiętasz, kurczę. O, tam też widzimy, bo kolega nam mówił, że po sąsiedzku tam widzimy z tyłu są wloty, ale ten kolega tam już nie lotuje, on ma tam tylko chyba ptaki ozdobne, tak? Ozdobne ma głębie też, ale takie rasowe. Rasowe, aha. Także cały czas tutaj patrzymy, tu wspólnie kibiczyłem, to jest Radkiem Górniakiem. Radek teraz w tym roku będzie też lotował właśnie tutaj w oddziale 073 Kościerzyna, ale w sekcji Stara Kiszewa. Wczoraj był na koszowaniu właśnie już. Trzeba się zapoznać z nowymi kolegami. Tutaj i kolega też lotuje gołębiami? Chodź. Nie? Nie. Chodź. Jest grupa większa trochę, 6 sztuk chyba. No, 6 sztuk. Tutaj widzimy kolega, jak patrzyłem na te młode, to tam połowy był tylko jeden. Niebieskie i nakrapiane w większości są, nawet ciemnych nie ma. To 3 sztuki kolejne. Chyba, że tych 6 coś nie zeszło jeszcze. Z kierunku lecą? Z kierunku? 2, 4, o, coraz więcej. Ciekawe, czy u Arka są już. Chodź. Coś ze złotej pary też tutaj wcześniejsze jakieś już masz? Tak, jest na pewno. Przypomnijmy, bo ta złota para, już się skonsultowałem tutaj z Arkiem, co to było. To są gołębie z linii Dejan, Leo Heremansa i Van Dijka DiCaprio. Tak jak właśnie mówił Roberta Zguda. Po tych gołębiach. No tam spada, znowu poszło miasto. To też... Tutaj jeszcze w oddziale Kościerzyna ilu hodowców jest? 38 w tym roku lotujących. Lotujących. Na gołębie dorosłe. Chodź. Tam słyszymy, żona kibicuje też. A skąd żonę, bo głos słyszę, gdzie... A w oknie, aha, tutaj pani jest. Czyli to taka dyskryminacja tak trochę. Nie może tu siedzieć na tarasie. Nie, pieska piluje. Aha, no właśnie. Chodź, jest następny. Z góry. Z góry. Chodź. Tu jesteśmy właśnie w samej Kościerzynie. To? Jo. No. Chodź. Lot chyba będzie udany. Najważniejsze, żeby tych strat nie było, bo to sezon zacząć. Tak, pierwsze loty, żeby tak trzy loty udane były. Tak. Chodź. Wiadomo, najgorzej, jak te gołębie się straci. Szybko wtedy hodowcy się zniechęcają. Nie chcą lotować już. Jaka ilość gołębi poszła u was na oddział? Niecałe 4000. Niecałe 4000, aha. To dość dużo, czyli jak mówisz 38 lotujących, to... Ale on oddział, a sekcji dało. Sekcji było ponad 2000 daliśmy. Ale to cały oddział ma 38 i 4000 poszło... Nie. 38 leci w tej chwili z Kościerzyny. Aha, to... I później z Kiszewa, Stara Kiszewa, no. 10 i Kleszewa tam jest też. Czyli jest więcej, czyli hodowców jest więcej. Chodź. Chodź, następny. Chodź. No jedyny połowy chyba, co? Nie, połowy mam chyba 7. A ja tu przyszły, tylko same chyba były tylko niebieskie i nakrapiane.
początek, ale się muszą skręcić. Aha. Bo tam właśnie patrzyłem na wśród młodych, chyba tylko jeden był płowy. Tak. No, a z te płowy skąd? Jakich to są gołębi? To jest, no wiadomo, że odarka, nie? No tak, ale z których 520. Nie pa... Z 520 prangego, no. To pewnie od Sotora. Jest, tak, jest. O, ma są samice. Jeszcze czerwonego od Wierzbickiego. Jarka Wierzbickiego. No, Jarka Wierzbickiego. 0367 oddział, ten, to jest tam Krosno-Drzańskie, te okolice. W tym roku bardzo dobrze leciała płowa, nie? 98 końcówko, nie? Także... Aha. Bo tam patrzyłem, właśnie się zdziwiłem, bo tak mało miałeś jednego płowego tylko wśród młodych. I myślałem, tutaj też nie lądowały, widziałem, ten był chyba pierwszy z tych płowych. I mówię, że masz same niebieskie i nakrapiane, ale widzę. A ciemnych też nie widziałem, no. Pstre jakieś tam. Płowę też, ale czerwonych nie mam, nie? Czerwonych. Czerwonych nie ma. Czerwony bo też chyba do ciebie poszedł jeden. No, chyba tak, bo tam masz barwę, tam mamy na liście, to można zobaczyć. O, krąży tu gołąb. Chodź. Trzy następne. Następny jest u góry. Czyli ze 100 gołębi, których 6 tak dałeś, nie? Ile dałeś? 111. 111 to z 30 już jest, 40, co? Tak, Basieńko. Jo, ale nie, dziś nie, bo ona była, mi tu projekty przyniosła, nie? O, mamy tutaj właśnie. Jo. Widzę cień jakiś, to czyli coś leci jeszcze, lata. Dwa tu siedzą na dachu. Zobaczmy, są gołębie tak przyzwyczajone, tutaj ludzi dość dużo jest, kibiców. Jo, nie, ona tu. A gołębie są przyzwyczajone i nie ma problemu to dla nich, jeżeli chodzi o siadanie. O. No. Jo, my tu jesteśmy ugadani, no. Wczoraj był lot chyba jeszcze w Gdyni, tak? W Kosakowie, nie wiem, czy zobaczymy, musiał się do Maćka zadzwonić. Podzwonimy się, dowiemy jak było. O. Chodź. O, tutaj cały czas gołębie siadają. Ile masz oman tam, widzisz mniej więcej? A, zobaczymy. Ale zobaczmy, live to jest naprawdę, to jest niestety kosztowne. Nie pokazuje mi tutaj arka. Aha, arka nie, bo nie wsadziłeś sobie tego nie, skrótu. Tutaj Tomek był, ale to nie chce. Nie chce zadziałać? Nie chce zadziałać tutaj. Ja to zaraz zobaczymy. Ja to tam się na tym nie znam, ale to tu Barek prowadzący. Tutaj powiem, jakby ktoś chciał nabyć taki system w Owigorze u kolegi Daniela tam. Daniel się bardzo dobrze na tym zna. 45 sztuk mam. 45 sztuk, Daniel zna, to doradzi. Warto jeszcze kupić taki system na młode. My się postaramy też tam w kilku gołębnikach, które mamy ligi, takie systemy zainstalować. Chodź. Ale mówię, to się wiąże z dużymi technicznymi, bo to trzeba... jechać, zrobić, nie każdy ma, nie każdym oddziale, z uwagi na to dość kosztowny system, to nie w każdym oddziale mają te matki, nie każdy korzysta z tych, nie każdy oddział korzysta, czy tam sekcja, zobaczymy. Ale będzie to na pewno udane. To jest super, udarka drawca już jest, to jest plus, bo dla mnie też jest fajnie, bo dzięki temu można na bieżąco z kilku gołębników pokazywać relacje i od razu listy wpisywać, wyniki tam u nas do programu na naszych hodowlach wchodzą automatycznie, czyli każdy gołąb, który u nas leci, od razu ma ten wynik przypisany. O, widzimy tutaj. Postaram się też u Ramona to zrobić, bo jak on ma, to trzeba to wykorzystać. Nie? Tym bardziej, że jego gołębie mamy. Nie, tutaj się bardzo fajnie to zrobi. Roman mi da zaraz drużynę swoją spis, ja sobie zdjęcie zrobię, wstawimy i z tego systemu benzing automatycznie odczytamy, to będziemy widzieli, jak wygląda to na stronie internetowej od razu. O, jest coś, znowu. Są dwa. Chodź. Chodź. O której macie dzisiaj otwarcie zegarów? 19. O 19. No. Pracują dzisiaj, nie? No tak, normalnie. Na te nie wszyscy mają to możliwość. Aha, bo gdzie mam poniedziałek już, tak? Tak, poniedziałek. No. Chodź. Tutaj widzę, jest wabisz. Wabisz karma, karma jest przygotowana. Tu widzimy karma firmy MDM, firma z Ruśca, tam jest tak Zagłębie, tam jest Jeopol, Kampol. Jest do tego i ostropys jest, te spłowy nawet. Chodź. Ta sucha karma, to jest czysta karma, czy coś jeszcze do niej dodałeś dzisiaj? Jęczmienia. A w pojnikach mają do wody jakiś elektrolit? Czysta woda. Elektrolit tylko przy katastrofalnym locie. Ja ci powiem, ja też wolę czystą. Te dodatki to tak trochę szpecą, nie? Chodź, jest spowy. Tak, właśnie już trzy, cztery nawet. Bo chyba tutaj czas trzy weszły, tak? To jest 520.
No właśnie tam Sotor, Markus Sotor, tam hodowca to jest z Niemiec. Przypomnijmy, oddział RV niemieckie DV07814 ma tam utytułowany hodowca, ma bardzo bogate, że tak powiem, bogaty rozpód, taki fajne gołębie tam ma. Arek właśnie korzysta z tych jego gołębi, zasobów i z dużymi sukcesami. Tak jak widzimy, nie tylko Arek, ale tutaj widzimy Roman. Przypominamy, pierwszy przodownik Polski w sezonie 2021. Tu będziemy sobie obserwować, jak tutaj w tym sezonie też u Romana te gołębie lecą. O. Ile masz z prawej strony zegarze? Jo. No, dobra. Dobra, no Darka. Siedzi sobie ten pstry, to pamiętasz jaki to jest, Roman? Ten pstry? To jest, jak to Arek mówił, biały ogon od niego. Biały ogon. Chodź. Chodź. Ale ci powiem, dosyć wysoko idą. Jo, tak jak ja widziałem tam przelatywały, to ja ci powiem, dosyć wysoko. Chodź. Ty czas za tydzień już będziesz u siebie kibicował. Tak. To już tu mnie przyjedziesz pewnie. Zobaczymy razem. Aha. Tu kolega często przyjeżdża na kibicowanie? Tutaj nie, myśmy się tutaj pierwszy raz spotkali. Aha. Jest na ten. Idzie kolejna? Tutaj tak, akurat mamy tak pecha trochę, bo one przychodzą właśnie z tu mamy stamtąd i mamy zasłonięte, że tak powiem, budynkami, to nie widzimy. Widzimy już sam moment, co to. No jest. Jak mówię, 6-7 masz, to już prawie masz komplet. Dużo chyba nie brakuje. Chodź. Widzę, już teraz niedługo będziemy się. Już po tych gołębiach to na pewno więcej jak połowa już będzie, bo jak to było 45, to teraz jest około 55-60 już gołębi. Jak nie więcej. Ja mówię, ten system M3 w wersji, w ogóle live opcja, live w systemie benzing, to jest bardzo fajna. To jest coś, co na pewno ułatwia pracę hodowców. Darek Drawson w zeszłym tygodniu to zainstalował, bardzo się to chwalił. Przysłał mi link, starczy tylko zobaczyć i wtedy widzę wszystkie jak treningi, co wszystko się dzieje, listę, nie trzeba dzwonić, pytać, od razu widać wszystko. I działa to jeszcze, co warto wspomnieć, bez abonamentu żadnego. Jeszcze tak zobaczę, jeżeli można. O, połowy następny przyszedł. O, zobaczmy te gołębie tam sobie, ja tak popatrzę tylko. O, tak, zobaczmy tu. Karmione są, Roman im rzuca. Czyli tak, w wodzie czysta woda i karma tylko teraz sypnięta. Troszeczkę. A trochę elektrolitum w ogóle dasz później, czy nie? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, kiedy? Nie wiem, zobaczymy, czy jak dobro tak wszystko. Aha. Jak będzie coś od tego, tam wtedy tam coś, ale raczej nie. Chodź. To już teraz 70 gołębi będzie, nie? Zegar tam ma. Ale ma tam teraz. Jak ma live'a, to ma tu fajnie. No, to po co tam? Bo to, i to szybko przekazać. 70 już będzie. 64. No to dużo. No. Oby strat nie było dużo. No więcej jak połowa, jak my już miałeś 111. No. No. Tu problemów z odbijaniem nie ma żadnych, że tam się podwójnie bija, czy się zdarza, że niekiedy się zdarza, jak dużo siądzie? Na oblocie przykładowo. Że jak dużo siądzie, no. To tam czasami, ale to nie wiadomo, czy przeskoczy. Ja powiem tak jeszcze, bo to są, ty masz anteny starego typu jeszcze, bo w nowe, to są nowe już całkiem już wszystkie? Nowe aha. Anteny pokażę, teraz nie ma chodnik. Myślałem, że są starego typu jeszcze. Nie, są już. Bo właśnie one te. Tak, to już nowy typ. Nowy typ, bo właśnie widzieliśmy tam w siedzibie firmy Owigor w Opolu, można zobaczyć, nie będziemy przeszkadzać im, można zobaczyć, jak zbudowana jest antena i widzimy w tym nowym typie tych cewek, które odczytują ten transponder, jest dużo i one bardzo fajnie właśnie
One no bardzo fajnie. Musiała być źle, no mówię. To są naprawdę. Jeden przez drugiego może przeskoczy, nie? Ja powiem tak, że ja w systemach akurat się troszeczkę znam o tyle, że w 2003-2004 roku się z nimi. W 2000 zapoznałem pierwszymi, takie obserwuję i widzę benzing. Wziął ten ciemny styl, to nie jest twój? To jest z Greg Team. Greg Rockets. Greg Rockets. Grzegorza Grzegorzowskiego. Tak, też tak. Mamy te gołębi trochę. Będziemy jeszcze kolejne mieli te na lidze. Chodź. To obydwa twoje. Arek miał zgniatę. Po roku ten? Ten ciemny, w ubiegłym roku, jako roczny. Ale czekaj, teraz nie. To ciemny, on dany na lot już jest. Nie? Aha. Leci, on w ubiegłym roku leciał. Ale było takie, że zginęły obydwa, parka cała na locie. Mi tego samego dnia przyszedł Jarkowi, z tej samej pary. Czyli ktoś się albo wypuścił je może? Nie wiem. Odciągnął młode, wypuścił? Zginęły na locie, normalnie zginęły na patrz, locie. No patrz, kurde, to przypadek. I ja mówię, Zarka dzwoni, ja mówię, ty wiesz co, mówię, go przyleciał, nie, z tej pary. A mówi mi też. I tego samego dnia, dwa głowy tego samego dnia. Popatrz, to się udało. Dobra. Chyba coś jeszcze jest, co? Na razie jeszcze tu nie widzimy. Jest. Chodź. O, fajne. Chodź. Tu jakby ktoś chciał też może Roman, bo powiedzmy, bo przy okazji hodowcy zaraz jak zobaczą hodowcę takiego dobrego, utytułowanego, to chcą też te gołębie niekiedy od niego nabyć, to pod filmem podamy numer telefonu, jakby byli hodowcy zainteresowani jakimiś gołębiami młodymi czy coś, to można do kolegi Romana dzwonić, prawda? Można. Narodowód to trzeba troszeczkę będzie poczekać, bo Arek musi po prostu je zrobić. Nie, on musi wpisać, a Arek z uwagi na to, że też mówi, jak, no pewnie jak na służbie w wojsku będzie siedział, będzie miał trochę czasu w nocy, kiedy jest ta, że tak powiem, tak, no, to będzie miał czas, to wtedy ten rodowód wystawi. O. Są następne, to już 70, już spokojnie mamy ponad pewnie. O. Robek, Kiszewy jeszcze nie mają. No, tak jak my. A ty miałeś sygnały jakieś, teraz dzwonili hodowcy, to już mają tutaj dużo? Tutaj jak Arek jest, to Zarkę mam sygnała. Aha, ale Arek jest gdzieś w wojsku, w pracy, to niestety. Jest w wojsku, w pracy, to chyba, że na live tam ogląda. No na pewno ogląda. Po prostu po tych, jak to się mówi, po tych lepszych wynikach, to się udało zrobić dzięki wszystkim kolegom, nie? Ale straciło się kolegów, już nie dzwonią. To tak jest. No niestety. O, przyszedł teraz płowy. Płowy chyba no wszystkie. Wszystkie już, bo tam chyba z 5 czy 6 było, to tam jak mówisz 7 jaj, to będzie 7 według moich obliczeń. O. Lata jest tam z tyłu. Ja z tyłu nie odwracam kamery, bo słońce mocno świeci, to po prostu oślepi obiektyw, nie będzie tego po prostu w ogóle widać. O, krąży. Widać, gołębie są w dobrej kondycji, niezmęczone. Jakieś problemy z chorobami miałeś w tym roku? Nie. Nie, z młodymi, a kurację robisz normalnie jakoś? Tak, jedna tam przygoda przed sezonem, no ale szczepimy na. Szczepiacie czym? Ja się z Zarkiem, czyli ja już powiem na ci czym. Doktora. Kolumba RP, RP i PHA. Co, dwa razy szczepiacie? Dwa razy, czyli PHA i RP pewnie. I także jest. Dobrze. Nie narzekam. No. O, dobrze. Powy się rozbujał, poszedł do góry. Zobaczymy. Ale dolatuje, wiesz, może. Jest następny. Zobacz. Jest no, jeszcze inny, tego wyprzedzi pewnie nawet. Chodź. Się rozganiają. Chodź. Jak to mówią, człowiek nie wielbłąd, pić musi. Chodź. Soku trzeba się napić trochę. A następny, ląduje. Siedzi się, nasłuchają. Ale idzie. Tu kiedyś przy sklepie, jak tak mówimy, bo ktoś wołał, co to się dzieje, nie? A, tu ty głębie właśnie, tak. Ale też zobacz, tutaj przyszedł szpak, nie, kos, pardon, kos, zobacz, jaki ładny kos chodzi. O, u Maćka Wudzika też tam kos jednak, kos jest z uszkodzonym skrzydełkiem, on sobie podlatuje i cały czas już siedzi tam. Tak, on właśnie, u Maćka to samo, przy nas też wyciąga dużo tych właśnie pędraków, robaków, wszystko co tam się da. Zero raz. Tak samo jak do zwierząt. Chodź. I one. Chodź.
A masz tego jednego taki dębowy, taki wiesz, taki... Tak, to jest kiedyś zarkę nabyliśmy z Grudziądza, hodowcy. Z Jeffa Van Gwinkla to były gołębi? Nie. Nie wiem, gorąco braliśmy. Aha. Ale ci powiem, zawsze w roku coś takiego wyskakuje, nie? Na ten, także... Matka była taka... A z takim odcieniem, takim odcieniem, czerwonawym, tak, dębowym, jak to mówi. Zawsze w roku coś jest, ale w tym roku nie mam. Mhm. Dobra, to nic, czekamy dalej na gołębie. Tak się nadkrążyło, ale to... O. Ja, ja, twój. Chodź. Chodź, o, 400. Chodź. Ty to tam zaraz ile? 25 minut, prawie 80%, 90%. Tak, bo... Która godzina była, jak zaczęły przychodzić? Za 21. 43. No. Czyli widzimy. Ładnie schodzą, nie? No oby tych właśnie, Czesław, żeby nie ginęły tylko. To jest najważniejsze. A pamiętasz, ubiłeś rok ten przylot? To 5 od razu? To nawet coś nie zmyśliło. Nie zmieściły się, ale wisiały na drzwiach, na tym, znaczy się pod wlotem i tam gdzie się mógł wychatyć, nie? I dziura, nie? Momentalnie, nie? To było coś kapitalnego, nie? Ładnie to wyglądało. No także... My w oddziale 063 będziemy pewnie przyloty jeszcze oglądać u kolegi na młode, u kolegi Radka, bo Radek teraz w tym roku, z uwagi też na te... W oddziale 0426, gdzie w zeszłym roku chciał lotować, to troszeczkę za daleki dystans, bo między pierwszym a ostatnim gołębnikiem jest około 100 km. Niecałe 190 kilka. I to jest troszeczkę daleko, jeżeli chodzi o gołębi. A tutaj w oddziale 063, w sekcji Stara Kiszewa, to będzie, że tak powiem, chyba będziesz blisko miał gołębnik, ale tutaj nie będzie pierwszy nawet. I także tutaj w oddziale 063 troszeczkę będzie może ten dystans taki normalny. Dostąpo gołębnik, także tutaj, nie wiem, w prostej linii 7-8 km mniej ma jak ja. Dobrze. No tutaj tylko Radka będzie system Tauris, bo tam mają Taurisa, nie? W sekcji Stara Kiszewa, nie mają benzinka żadnego. Ale jest dobry zegar, ja tam nie mogę narzekać. Tak, tak, tylko nam tu chodzi o co innego, że tę opcję live, bo wtedy sobie możemy my popatrzeć, nie? Nie mogę narzekać. O, dobra. No nic, czy się można zobaczyć jeszcze tutaj, zobacz. Wejdziemy do gołębnika. Jakiej kondycji? Po całej imprezie. No, te co miały zdobyć konkursy, to zdobędą. Zobaczymy sobie na listach, postaramy się tutaj te pokazać też. Jak ma te, że tak powiem, Roman te gołębie na live, to moje do ligi włączymy, żeby opowiadać, popatrzeć, trenować wszystkie te i pokazać, jak te gołębie lecą, bo wiadomo, że kiedy będziemy mieli gołębie młode u nas, to będzie dużo gołębi. O, siedzą tutaj sobie ładnie. Z złotej pary, to był na olimpiadzie. Aha. Czekają na samiczki, tak? Nie, tutaj, nie, samiczka jest, widzę, bo tutaj się... O. Zobacz sobie, ładnie siedzą, ale wszystko co im rzuciłeś mają wyjedzone, widzę. Tak jest. Apetyt... Kondycje są bardzo dobre, widzę też. Apetyt dopisuje. Niezmęczone, kompletnie dystans nie był długi. Nie był długi, daleki, przepraszam, to ten krótki, ale fajnie, fajnie. No i są już te gołębie, jest dużo, no to jest najważniejsze. Słyszymy cały czas i zobaczmy. O, czekaj. Nie zaczepiłem się, nie. Zobaczmy, one są tak przyzwyczajone do obecności ludzi, że im kompletnie nie przeszkadza, że my tu chodzimy po gołębnikach w międzyczasie i tutaj można powiedzieć by było, że przeszkadzamy. Dobrze, to na razie przerwiemy, sobie siądziemy chwilkę, będziemy patrzeć. Mówisz po locie już praktycznie. No tak, wiadomo. Zobaczymy, ile konkursów zdobyły te gołębie. Ile tu wyskoczyło nam i ile dobra. Jest w domu. O, zobaczmy właśnie tu. 79. 79, 80, czyli brakuje jeszcze tylko 32 gołębie. 32 gołębie. Ale chwilę poczekamy. Poczekamy jeszcze.